Cześć. Dostałem znak, że możemy zaczynać, więc zaczynajmy. Ja nazywam się Bartek Boguszewski. Jestem kierownikiem projektów Intif. To jest taki software house. To, że pracuję w software house, wiąże się z tym, że mam do czynienia z różnymi produktami, różnymi klientami. No i pomysł na całą tą rozmowę właśnie wyszedł podczas takich rozmów z klientami, którzy bardzo często przychodzili. Jednych z pierwszych pytań, jakie zadawali, to czy można z wami robić Scruma? Czy wiecie, co to jest Scrum? Czy jesteście doświadczeni w Scrumie? Czy możemy z wami robić Scruma? I oczywiście zawsze odpowiedź była taka, ponieważ mamy bardzo dużo zespołów. Część z nich prowadzi pracę zgodnie ze Scrumem. Natomiast ja zawsze odpowiadam klientom, że my nie zamykamy się na Scruma. My jesteśmy Agile i jeżeli chcecie, to możemy robić Scruma. Aczkolwiek Scrum nie jest jedyną metodyką agile'ową i bardzo dużo osób stawia równoważnik. Jak słyszy Agile, równa się Scrum. A tak nie jest. I mam nadzieję, że po dzisiejszej tej prezentacji mojej też dojdziecie do tego samego zdania. Zanim zacznę, to ile osób na sali wie, co to jest Agile? Wow, to nie mogę kłamać. Ile osób pracuje w Scrumie? Mam wrażenie, że podniosły te same osoby, które powiedziały, że wiedzą, co to jest Agile. Ile osób pracuje w jakichś innych, zwinnych metodykach? OK. A w jakimś innym niż Kanbanie? Extreme Programming, Feature Driven Development? OK. To przynajmniej wiadomo, że będę wiedział, o czym mówić. Oczywiście, jeżeli zaczynamy mówić o Agile, to wypadałoby powiedzieć, co to jest Agile, co znaczy Agile. Jedna z definicji słownikowych, jaką mamy, mówi nam, że Agile to jest zdolność do szybkiego poruszania się z gracją. To sformułowanie dotyczy się głównie tancerzy, aczkolwiek w programowaniu jest podobnie. Chodzi o to, że jesteśmy zwinni, czyli jesteśmy w stanie przyjąć to, na co świat nam rzuci w trakcie realizowania programowania. I są metodyki, które nam w tym pomagają. O nich powiem później. Na początku chciałbym powiedzieć ogólnie, co to znaczy robić Agile, a ważniejsze, co to znaczy być Agile. Agile jest takim buzzwordem, który dosyć stosunkowo niedawno się pojawił, czyli niedawno w porównaniu do tego, jak długo się już wytwarza oprogramowanie. Natomiast bardzo często w obecnym świecie jest tak, że tworzymy jakieś nowe pojęcia i nazywamy w ten sposób rzeczy, które już dawno istniały. Ja jak sobie myślę o Agile'u i kiedy tak naprawdę powstał Agile i od kiedy można mówić, że coś zostało realizowane w sposób zwinny, myślę sobie właśnie o cyklu Deminga, który tak naprawdę nie został wymyślony przez samego Deminga, tylko przez Waltera Schauharta, mogłem przekręcić jego nazwisko, który opracował ten cykl troszeczkę zmodyfikowany w latach 30. XX wieku. Natomiast Deming go podebrał i zaczął go rozwijać i rozpromował w latach 50. Z czego się to składa? Składa się z czterech prostych kroków. Pierwszy jest, że musimy zaplanować pracę, którą chcemy wykonać. Musimy mieć plan tego, jak coś chcemy zrealizować. Jeżeli mamy już plan, to przechodzimy do realizacji, czyli postępujemy zgodnie z założonym planem. Jeżeli już zrobimy, to sprawdzamy, czy faktycznie zrealizowaliśmy to, co mieliśmy zrealizować i czy to się zgadza z naszymi założeniami. Następnie, bazując na tych odkryciach, które podczas checku mieliśmy, próbujemy wprowadzić jakieś zmiany, czy to do naszej organizacji, czy to do samego siebie, jeżeli sam coś realizuję, które pozwolą mi lepiej planować, lepiej wykonywać i lepiej sprawdzać prace, które już zostały wykonane.
Oczywiście to jest kółeczko i nie wracamy do planowania tej samej rzeczy, którą już wykonaliśmy, więc tak naprawdę rozwinięciem tego kółeczka jest taki workflow, bardzo podstawowy workflow. Czyli planujemy jedną rzecz, robimy tą rzecz, sprawdzamy tą rzecz, wprowadzamy zmiany do naszego procesu, iterujemy tak n razy, aż w końcu dojdziemy do sukcesu. I tak naprawdę to już było znane w latach 50., a teraz to nazywamy Agile i dużo z nas myśli, że pojawiło się to w 2000 roku, w okolicach 2000, w zależności od metodyk. Jeżeli już przechodzimy do samego Agile'u, to bardzo ważnym wydarzeniem ogólnie w wytwarzaniach, w zwinnych metodykach wytwarzania było ogłoszenie manifestu Agile'owego, które zostało ogłoszone po spotkaniu, które odbyło się w kurorcie Snowbird w Utah, na którym uczestniczyło 17 panów, którzy byli związani z jakimiś metodykami zwinnego wytwarzania oprogramowania. I oni otworzyli taki guideline w postaci manifestu, który ma pomóc wszystkim osobom, które realizują oprogramowanie zgodnie z metodykami, żeby zrozumiały i pomogły im w realizacji tego. Sam manifest jest zbudowany z 4 takich głównych założeń i 12 zasad pomocniczych, które pomagają nam je rozumieć. Pierwsza zasada jest, że ludzie i interakcja pomiędzy tymi ludźmi jest ważniejsza od procesów. Oczywiście nie oznacza to, że procesów ma nie być wcale, ponieważ procesy nam pomagają. Natomiast najważniejsi są ludzie i jak oni te procesy używają. Jeżeli ludzie w zespole twierdzą, że coś jest nie tak, coś chcieliby zmodyfikować, to powinni mieć taką możliwość. Działające oprogramowanie jest ważniejsze od obszernej dokumentacji. Dokumentacji, czy testów, czy wszystkiego, czego dodatkowo tworzymy do oprogramowania. Dla naszych klientów, czy to będzie końcowy użytkownik, czy ktoś, kto przychodzi do nas i prosi o wykonanie jakiegoś oprogramowania, ważne jest to, co oddajemy, a nie to, co tworzymy dookoła tego, żebyśmy to coś, co pomaga nam realizację tego zadania. Reakcja na zmiany jest ważniejsza od tego postępowania zgodnie z planem. Oczywiście jak podchodzimy do realizacji jakiegoś zadania, to na początku sobie planujemy, jak to zadanie będzie wyglądało, jakie będziemy chcieli realizować. Planujemy sobie poszczególne kroki. Aczkolwiek może się pojawić taka sytuacja i bardzo często zdarza się taka sytuacja, że pojawiają się nowe wymagania, że klient nas poprosił o coś, czego de facto nie potrzebuje i zdał sobie sprawę dopiero po jakimś czasie, więc powinniśmy te zmiany akceptować. Współpraca z klientem jest ważniejsza od negocjacji kontraktowych. Oczywiście, jeżeli zaczynamy wytwarzać jakieś oprogramowanie, robimy coś dla jakiegoś klienta, powinniśmy mieć kontrakt. Natomiast sam kontrakt nie powinien być myślą przewodnią w relacji z naszym klientem. Powinniśmy współpracę z klientem bazować na relacjach z człowiekiem, który stoi za tym, co chcemy dla niego wykonać. Tak jak wspominałem, do manifestu zostało dołączonych 12 zasad. Pierwsza z nich mówi, że naszym najwyższym priorytetem jest zadowolenie klienta przez wczesne i ciągłe dostarczanie wartościowego oprogramowania. Takie trzy ważne rzeczy w tym zdaniu się pojawiają. Pierwsza to jest satysfakcja klienta. To jest dla nas najważniejsza rzecz, a nie nasza satysfakcja. Ona też jest ważna, ale nie najważniejsza. Wczesne i ciągłe dostarczanie oprogramowania. Staramy się dostarczać jak najszybciej. Nawet jeżeli nie jesteśmy w stanie dostarczyć całości, bo jest zbyt rozbudowana, dostarczajmy klientowi części tego oprogramowania. No i oczywiście musi to być rzecz, która jest wartościowa dla klienta. Nie dostarczamy jako takich na przykład samych testów, bo testy są przydatne do wytwarzania oprogramowania, natomiast one nie niosą żadnej wartości ani dla klienta, ani dla użytkownika końcowego. Tak jak już wcześniej było mówione i to się będzie powtarzało, zmiany, czyli akceptujemy zmieniające się wymagania i staramy się przekuwać na
przewagę naszego klienta nad konkurencją chociażby. Jeżeli robimy jakieś oprogramowanie, dostarczamy jakąś pierwszą paczkę dla klienta, która zawiera jakiś feature. W planach mieliśmy, że robimy kolejne feature'y, ale klient przychodzi do nas i mówi, ten feature to był strzał w dziesiątkę, bo nasi użytkownicy super go używają, ale pojawiły się prośby, żeby jeszcze tam stwikować troszeczkę to. I dla klienta ważniejsze jest, żeby stwikować tą funkcjonalność, która jest już używana, niż dodawanie funkcjonalności, które nie jest pewne, że użytkownik będzie korzystał. Dostarczanie działającego oprogramowania często, w założeniach jest od kilku tygodni do kilku miesięcy, ale staramy się tą skalę czasową skrócić tak krótko, jak to jest możliwe, żeby dostarczać klientowi szybko, żeby mieć informację zwrotną, czy to, co robimy, jest dobre, no i mieć możliwość, żeby klient miał możliwość zmiany wymagań. Osoby reprezentujące biznes i deweloperzy powinni codziennie pracować razem. Jeżeli ktoś pracuje z kimś na co dzień i obserwuje to, co on robi, jak on robi, wtedy lepiej rozumie to, co on robi. W sensie ma większą wiedzę niż tylko przekazana jakaś dokumentacja, jakieś wykresy i jakie rzeczy mają działać. Jeżeli rozumie tą osobę, rozumie jego potrzeby i jest w stanie je lepiej zaspokajać. Należy się starać budować projekt wokół zmotywowanych osób, dostarczyć im środowisko, wsparcie, których potrzebują i zaufanie, że są w stanie wykonać swoje zadanie dobrze. Oczywiście nie zawsze udaje zbudować zespół z samych najlepszych graczy, natomiast nawet jak nie są to najlepsi gracze, jeżeli pozwolimy im się rozwijać i damy możliwości do tego, żeby się rozwijali, to z czasem staną się tymi graczami najlepszymi. Najbardziej skuteczną metodą przekazywania informacji zespołowi i wewnątrz zespołu jest komunikacja face-to-face. Zasadniczo nie tyle chodzi tu, bardziej chodzi tutaj o taką komunikację w czasie rzeczywistym, czyli jeżeli siedzimy z kolegą w tym samym pokoju, to porozmawiajmy z nim, nie wysyłajmy mu maila. A jeżeli nie ma możliwości, żeby z kimś porozmawiać face-to-face, bo jest w innej lokalizacji przy zespołach rozproszonych, zacznijmy konwersację na jakimś wideokonferencji, czacie, a nie wysyłajmy maila, czekajmy, aż on odbierze. Komunikacja jest ważna, powinna być jak najczęstsza i jak najbardziej płynna. Działająca aplikacja jest podstawową miarą postępu. Czyli zwinne metodyki oprogramowania nie patrzą na to, jak dużo mamy testów, jak dużo, choć dla niektórych jest to ważne, tylko jaką część zleconego zadania wykonaliśmy. Czy idzie nam dobrze, czy nie, nie ocenimy po tym, czy mamy 100 testów, czy 1000 testów, ale możemy ocenić na podstawie tego, że z 10 funkcjonalności, które mieliśmy do wykonania, 9 jest już gotowych. Agile promuje zrównoważony rozwój. Sponsorzy, programiści i użytkownicy powinni mieć możliwość utrzymywania stałego tempa w czasie nieokreślonym. Chodzi o to, że my nie możemy, my powinniśmy, to jest taka zasada troszeczkę opierająca się life balance, że nie możemy nadużywać osób, które pracują w zespole, ich czasu. Nie możemy się martwić tym, że raz jakaś interakcja wyszła gorzej. Nie możemy otwierać szampana, że jedna interakcja nam wyszła. Patrzymy na to w dłuższej perspektywie, jak zespół działa. Ciągła dbałość o doskonałość techniczną i dobry projekt zwiększa zwinność. Oczywiście podstawą jest dostarczanie funkcjonalności dla użytkowników końcowych, natomiast Agile zwraca nam uwagę na to, że nie możemy tego wykonywać byle jak, ponieważ przejrzysty kod, który da się rozwijać, pozwoli nam w przyszłości sprawniej dostarczać nowe funkcjonalności. Niezbędna jest prostota, sztuka zmaksymalizowania ilości niewykonanej pracy. Zasadniczo bardzo dużo feature'ów jest niewykorzystywanych bądź stworzonych
na zasadzie takiej, a może się przyda. Agile mówi nam, że powinniśmy się skupić na wymaganiach użytkownika i realizować, czy biznesu użytkownika końcowego, i realizować tylko to, o co zostaliśmy poproszeni. Nie ma sensu budować rzeczy dodatkowych, bo nie wiemy, czy one są potrzebne, czy się sprawdzą. Najlepsza architektura wymagania i projekty pojawiają się w zespołach samokontrolujących się. Chodzi tutaj głównie o to, że jeżeli dajemy władzę zespołowi na możliwość podejmowania decyzji, jeżeli zespół czuje się, że kod, który wykonują, który programują, jest ich własnością, są bardziej do tego przywiązani i zaangażowani w projekt i chcą lepiej realizować swoje zadania. W regularnych odstępach czasu zespół powinien zastanowić się na tym, jak stać się bardziej wydajnym. No i oczywiście, jeżeli wpadnie na pomysł, jak stać się bardziej wydajnym, powinien wprowadzić te pomysły w życie, a nie tylko skończyć na zastanawianiu się. To by było, jeżeli chodzi, tyle by było, jeżeli chodzi o zasady, które pojawiły się w Agile Manifestie. I tak jak wspomniałem, jest różnica pomiędzy robieniem Agile i byciem Agile. To jest trochę tak, nie wiem, czy dobre porównanie, bo nie jestem pilotem, ale to jest tak jak z pilotowaniem, że możemy pilotować samolot, jak już jest w chmurach i sobie leci, bo jest bardzo dużo sprzętu, który nam pomaga. Natomiast jeżeli nie zrozumiemy podstawowych działań, jak samoloty latają, jak się powinno pilotować, to nic poza tym takim swobodnym leceniem nie zrobimy. Nie będziemy w stanie zareagować na zmieniający się wiatr, nie będziemy w stanie wylądować. Tak samo z Agilem jest. Żeby dobrze robić Agile, nie wystarczy bezmyślnie iść zgodnie z metodykami, które przedstawiają chociażby w Scrumie, że mają być takie eventy, a nie inne. Musimy zrozumieć, po co są te eventy i co te eventy wnoszą do pracy. Tak samo jest, nie wystarczy wytwarzać programy interakcyjne, ale też trzeba zrozumieć, co się za tym kryje. I takie krótkie podsumowanie. Jest dostarczanie oprogramowania, które niesie wartość, pracowanie w małych inkrementach, szybka informacja zwrotna, dzięki temu, że pracujemy w małych inkrementach i możemy je pokazywać na bieżąco, możemy szybko dostać informację zwrotną, czy to klientowi się podoba, czy nie. Ciągłe udoskonalanie. Nie spoczywamy na laurach. Zawsze próbujemy być lepsi w tym, co robimy. Rozwijać, modyfikować procesy, które sami wymyśliliśmy albo które zostały nam narzucone. No i ważna rzecz, żeby być otwartym na zmiany, które się pojawiają. Teraz chciałbym przejść do omawiania frameworków agile'owych i zacznę od Lina. Czy ktoś zna Lina? Okej. Okay. To powiedzcie mi później, czy nie kłamałem. Zasadniczo Lin tak naprawdę nie jest frameworkiem agile'owym, ale jest bardzo, założenia Lina są bardzo spójne z tymi agile'owymi i też zasady, które tam panują, warto je znać, bo są przydatne w innych metodykach. Lin ma 7 takich głównych pojęć, założeń. To jest eliminacja waste'ów, czyli strat. Zasadniczo Lin też definiuje dokładnie 7 strat, które są bardzo popularne, o których powiem później. I jasne jest, żeby wytwarzać dobre oprogramowanie i wytwarzać je szybko, musimy eliminować z naszego procesu, z naszej pracy to, co zabiera nam czas niepotrzebnie. Danie władzy zespołowi, to co się bardzo było widoczne w manifestie i w 12 zasadach. Musimy być świadomi tego i przyjąć, że zespół, który pracuje, osoba, która jest związana bezpośrednio z projektem, prawdopodobnie wie najlepiej, co zrobić, żeby ten projekt zakończył się sukcesem. Nie będzie tego wiedział menadżer czy ktoś inny, kto tylko obserwuje projekt z zewnątrz. Będzie to wiedziała najlepiej osoba, która jest w środku. Dostarczać szybko, optymalizować wszystko. Chodzi tu o to, żeby
patrzeć na projekt z szerszej perspektywy niż samego projektu. Zazwyczaj projekty dostarczane są czy robione są dla jakiejś organizacji, w jakiejś organizacji i żeby zrozumieć i zoptymalizować dobrze projekt, musimy patrzeć na to z poziomu tej organizacji, żeby zrozumieć, jakie są potrzeby i jak to jest wykorzystywane. Jakość musi być wbudowana w proces dostarczania oprogramowania. Wcześniej mówiłem, że nieważne jest, ile testów jest przygotowanych. Nie jest to ważne do miary tego, czy w jakim stanie jest projekt. Natomiast pomaga nam to określić, czy projekt jest dobry, czy niedobry. Pomaga nam rozwijać. Automatyczne testy skracają, dają nam szybko odpowiedź na to, czy wprowadzając jakąś zmianę, nie zepsuliśmy czegoś w innym miejscu. Odroczona decyzja, czyli staramy się decyzję podejmować tak późno, jak to możliwe. Czyli zasadniczo planujemy jakiś feature, ale szczegóły tego feature'a ustalamy dopiero wtedy, jak zamierzamy ten feature realizować. Bo jeżeli ktoś nas poprosił o listę 100 feature'ów 3 miesiące temu, tak zaczynamy teraz, to wymagania do tego konkretnego feature'a mogą być inne. Wzmacnianie pozyskiwania wiedzy poprzez dostarczanie szybko oprogramowania i pozyskiwanie tej wiedzy od użytkowników, w sensie, czy zrobiliśmy coś dobrze, czy nie. Straty, o których mówiłem i które Lean definiuje, to jest praca zrobiona tylko częściowo, jest dla nas stratą, bo nie możemy jej wykorzystać, jeżeli czegoś nie dokończyliśmy. Nie chodzi tutaj, nie rozumiemy tego przez MVP, że dostarczamy jakąś podstawową funkcjonalność, ale że czegoś nie dokończyliśmy. Dodatkowe procesy, jakieś dodatkowe approvale, które musimy dostać, dodatkowe funkcjonalności, które nie są potrzebne, a budujemy, bo są fajne albo ładnie wyglądają. Zmiana kontekstu, jeżeli chodzi o realizację zadania, czyli jeżeli realizujemy 2 czy 3 zadania w tym samym czasie, to jeżeli wracamy do taska, to musimy mamy jakąś stratę, która wynika z tego, że musimy się zastanowić nad tym, gdzie skończyliśmy i jak dalej mamy z tym iść. Oczekiwanie na approvale, na informacje, na decyzje od klienta, czy idziemy w stronę A, czy w stronę B. Ruch związany z takim przepływem komunikacji i przekazywaniem jakichś elementów dalej. Jest to w wypadku zespołów rozproszonych, gdzie musimy na przykład jeden zespół jest po jednej stronie świata, drugi po drugiej i nie możemy wymienić informacji bezpośrednio, bo oni śpią, jak my kończymy pracę. No i oczywiście błędy, których staramy się unikać. Kanban, też bardzo popularna i bardzo zbliżona do zwinnych metodyk wytwarzania. Kanban jest zwinny, ale nie jest uznawany za zwinną metodykę wytwarzania oprogramowania. Rządzi się 5 prawami. Pierwsze z nich to jest wizualizacja procesu. Działamy tutaj na rzeczach, które są związane z wiedzą i na pierwszy rzut oka, jak się patrzy na oprogramowanie, trudno powiedzieć, w jakim stanie jest. Czy jest już przetestowane, czy jest napisane. Musi być to zwizualizowane, żebyśmy mogli, chociażby żebyśmy mogli śledzić postęp konkretnego zadania. Ograniczenie procesu pracy w trakcie. Jest to związane bezpośrednio się z Lina, ten task switching, czyli zamiana kontekstu. Im na większej ilości rzeczy pracujemy naraz, tym jest gorsza nasza efektywność. Zarządzanie procesem. Musimy ten proces monitorować, sprawdzać, próbować odnaleźć, gdzie są jakieś wąskie gardła, które nas zaciskają, na przykład w zasadzie mamy, że code review musi być zrobione, nie wiem, zaakceptowane przez 3 osoby, a w zespole mamy 4 i jedna jest chora. Jeżeli będziemy w stanie coś mierzyć, będziemy w stanie efektywnie zarządzać rezultatami tych pomiarów. Proces musi być bardzo wyraźny i zrozumiały dla wszystkich, chociażby z jednego powodu, żeby nikt się nie zastanawiał, co ma zrobić, jeżeli skończy kodować. Wiadomo, że musi wystawić pull requesta, że tester musi zacząć testować, jak ta zmiana zostanie opublikowana. Czyli
nauka powinna być wspólną nauką. Nie może być tak, że o zmianach, jakie mają w zespole zajść, czy zmiany, jakie zespół ma wprowadzić, ma decydować jedna osoba. To musi decydować cały zespół, który jest zaangażowany w tę pracę. Jedna różnica, jaka wyróżnia Kanban w stosunku do innych metodyk agile'owych, jest to, że nie ma planowania interakcji, nie ma takiego planowania na jakiś czas i określania, jakie rzeczy mają być realizowane, tylko osoby pracujące same decydują, co biorą. Oczywiście na podstawie jakichś założeń, że tester bierze rzeczy, które są już dokończone, ale jest to taka inny po prostu system pobierania zadań. Extreme programming. Kto używa extreme programmingu? Czy nie mogę kłamać? Jest kilka zasad, takich podstawowych zasad. Prostota. I tu najlepszym określeniem tej prostoty jest znajdź najprostszą rzecz, która mogłaby działać i ją zastosuj. Wiąże się to też do redukowania złożoności rozwiązań, które są wykonywane i też nie budowania tych dodatkowych funkcjonalności, które nie są potrzebne. Komunikacja, szczególnie w extreme programming, jest ważna, ponieważ extreme programming koduje się w parach, więc ta komunikacja musi być otwarta. Tylko jeżeli komunikacja będzie dobra i będziemy w stanie rozmawiać z tą osobą, będziemy w stanie dojść do wspólnego rozwiązania. Feedback. Informacja zwrotna powinna do nas docierać jak najszybciej. I właśnie extreme programming zdecydował się na pair programming, ponieważ jest to najszybsza możliwa forma informacji zwrotnej. Bo już po tym, jak napiszemy linijkę kodu, po kilku sekundach osoba, która z nami to pisze, jest w stanie nam powiedzieć, że to jest złe rozwiązanie. Mamy też tutaj unit testy, które po kilku minutach, pair negotiation, które jest związane z pracą w grupie, wybieraniem rozwiązania, które razem będziemy realizować. Stand-up meeting, codzienne spotkania, to jest dzienny. Acceptance test, to są dzienne, że tak powiem, parudniowe. Interaction planning, to są tygodnie. I release, to miesiące lub mniej. Odwaga jest ważna, ponieważ w extreme programming bardzo szybko pokazujemy i bardzo często pokazujemy pracę, która nie jest dokończona. Czyli nie mamy czasu na dopieszczenie tego, co chcemy komuś pokazać, tylko pokazujemy tak, jak nam pierwsza myśl przyszła do głowy, tak to zrobiliśmy. No i musimy mieć odwagę, żeby w ten sposób działać. Z tym wiąże się też szacunek do drugiej osoby, że pracujemy na tyle blisko z inną osobą, siedzimy przy jednym komputerze, że musimy mieć szacunek nawzajem do siebie. Ponieważ mamy tylko godzinę, a w zasadzie już 15 minut, to są takie podstawowe praktyki, bo extreme programming jest bardziej skupiony na sposobach wytwarzania oprogramowania, zasadach, standardach. Nie jest to do końca metodyka związana z zarządzaniem projektem. Więc są takie główne zasady. W extreme programmingu wyróżniamy cztery role. Pierwsza to jest coach, jego głównym zadaniem jest stanie na straży procesu. Następnie jest klient, który jest reprezentuje biznes i oczekiwania biznesu, dostarcza wymagania. No i oczywiście też akceptuje te wymagania. On jest odpowiedzialny za to, żeby powiedzieć tak, to jest to, czego oczekiwaliśmy, albo nie. No i dwie role, które chyba nie trzeba bardzo opisywać, to jest tester i programista. W extreme programmingu, w przeciwieństwie do na przykład Scruma, te dwie role są wyróżniane. Tak wygląda tak ogólny proces, cykl życia, jeżeli chodzi o extreme programming. Można powiedzieć, że zaczynamy od planowania całego release'u.
planowanie to opieramy na wymaganiach, które są dostarczone w postaci user stories i test case'ów. Żeby dobrze zaplanować sobie release, Extreme Programming wprowadza coś takiego jak spiky. Jest to rodzaj inwestygacji, jak chcemy daną rzecz rozwiązać. Nie jest to de facto realizacja tego rozwiązania, tylko sprawdzenie konceptu, jaki mamy, czy zaplanowanie tego konceptu. Cały release oczywiście jest później praca w Extreme Programming, jest też interakcja, które zazwyczaj są dwutygodniowe. Ta interakcja zaczyna się od planowania interakcji, później oczywiście codzienna praca z tym związana, która odbywa się w parach. Test akceptacyjny i sign-offy od strony klienta i w ten sposób wychodzi nam paczka, która jest możliwa do realizacji. To jest bardzo ciekawy dzień w życiu takiego programisty czy osoby, która pracuje w Extreme Programmingu. Przychodzi, ma stand-up, rozmawia, cały zespół rozmawia o tym, gdzie i jak stoją, jeżeli chodzi o plan na dany release. Następnie dobierają się w pary. Dobierają się w pary i dyskutują o tym, co chcą zrobić. Później piszą testy, ponieważ jedną z zasad jest test-driven development. Kodują, refaktorują na poziomie testów, oczywiście konsultują się z testerami, jak to ma wyglądać. Jak zakończą taki cykl, w sensie to, co postanowili, że zadanie, którym się zajmą, zastanawiają się, czy to zadanie nadaje się do tego, żeby zintegrować z całością, jest akceptowalne. Jeżeli tak, to super, jeżeli nie, to wyrzucają to do kosza i wracają do punktu wyjścia. Feature-driven development to będzie kolejny framework. Feature-driven development jest dla tych osób, które realizują w Scrumie, kto używa sprintu zero? Kto wie, co to jest sprint zero? Właśnie. Nie ma czegoś takiego jak sprint zero, ale bardzo dużo osób realizuje coś takiego jak sprint zero. Feature-driven development de facto daje nam coś takiego, można powiedzieć, jak sprint zero, czyli przygotowanie, dokładne opracowanie tego, co chcemy zrobić. Ten sprint zero jest właśnie w tych trzech pierwszych bloczkach. I następnie, czyli budujemy ogólny model tego, co mamy wykonać, dzielimy to na listę feature'ów i planujemy po poszczególnych feature'ach. Następnie przechodzimy w tryb interakcji, gdzie realizujemy te feature'y jeden po drugim. Role, jakie są w feature-driven development, to jest ich trzy. To jest chief programmer, dla chief programmera przypisana jest lista feature'ów, za które jest odpowiedzialny. Jest to osoba, która jest bardziej produktywna niż inna, bardziej doświadczona niż inna. Ona jest odpowiedzialna za realizację tych feature'ów. Kolejną rolą jest class owner, który jest odpowiedzialny za zaprojektowanie i za implementację jednego szczegółu, jednego feature'u. No i oczywiście mamy feature teams, który jest zbudowany wokół class ownera, który to realizuje. Jak działa taki feature team? Jest chief programmer, kontaktuje się, ma relacje bezpośrednio z class ownerami. Co ważne, class ownerami są zazwyczaj osoby, które najlepiej czują się z daną funkcjonalnością. W całym zespole jest dużo więcej osób i na potrzeby realizacji jednego feature'a są dobierane w zespoły. Co ważne, jeden class owner może być w kilku zespołach. Co ważne i co odróżnia feature-driven development od Scrum'a, jest to, że po realizacji takiego zadania zespoły się zmieniają i lecimy dalej. Jest to fajne w tym aspekcie, że czasami do wykonania jakiegoś zadania potrzebne są umiejętności inne niż do wykonania innego zadania. Nie potrzebujemy mieć w zespole osoby, która jest niewykorzystywana albo jej umiejętności są rzadko wykorzystywane. Dynamic System Development Method. Czy ktoś tego używa?
To lubię. Tak widać w ogóle fazy poszczególne? Jest zbudowany z takich trzech bloczków głównych. Pierwszy można uznać za planowanie. To jest ten trójkąt na górze. Kółeczko po lewej waszej stronie to jest de facto wykonywanie, realizacja założeń, a kółeczko po prawej stronie są to procesy związane z deployowaniem danego oprogramowania. Na samym czubku trójkąta mamy feasibility, czyli faza, która ma nam odpowiedzieć na to, czy z technicznego punktu widzenia jesteśmy w stanie jakieś zadanie zrealizować. Czy jest ono możliwe? Czy wykonywanie tego zadania, powiedzmy automatyzacja jakiegoś procesu, ma szansę być bardziej, w sensie po wykonaniu tego koszty realizacji tego zadania będą mniejsze niż robienie to ręcznie na przykład. Następnie foundation faza zajmuje się opracowaniem podstaw, planu na to, jak ma być dana rzecz wykonana. Zaplanowanie architektury. Następnie evolutionary development, czyli praca interakcyjna, pozwalająca na wykonanie. Zwykły development, który działa w fazach, w interakcjach. Po każdej interakcji, jeżeli chcemy coś zdeployować, deployment jest podzielony na trzy elementy. Assembly, który stara się sprawdzić, czy mamy wszystkie komponenty potrzebne do tego, żeby deploymentu dokonać. Review, czyli takie spotkanie mniej lub bardziej formalne mówiące tak, możemy, czyli spotkanie typu go, no go. I na końcu mamy faktyczny deployment. Co ważne, po deploymencie ta metodyka uwzględnia jeszcze coś takiego, co jest post-project, czyli nie tylko maintenance tego, ale takie monitorowanie tego, jak działa projekt, który wykonaliśmy, czy realizuje wszystkie zadania, które zostały zaplanowane. Ról jest dużo, dlatego też nie będę omawiał wszystkich, aczkolwiek to jest też różnica pomiędzy innymi metodykami, że te role są bardzo precyzyjnie zdefiniowane, kto się czym zajmuje i jest ich zdecydowanie więcej niż w innych metodykach. Wiem, że ogólnie Agile'u, mówiłem, że Agile to nie jest Scrum. Większość z was zna Scrama, ale obowiązek mi nakazuje, żeby powiedzieć, co to jest Scrum. Mam pytanie konkursowe, bez nagrody. Czy wiecie, dlaczego przy Scramie jest młyn? Czy to może wam podpowiem, prezentacja jest po polsku, slajdy są po angielsku, bo nie chciałem, żeby na slajdach pojawiło się coś takiego jak mistrz młyna. Wiecie, kim jest mistrz młyna? To jest Scrum Master. A my dlatego, że Scrum ogólnie jest z rugby, gdzie jest Scrum, wszyscy się zbierają, żeby złapać piłkę, a po polsku to jest młyn. Scrum opiera się na trzech filarach: transparency, przejrzystość, inspekcja i adaptacja. Czyli transparencja, nic nie ukrywamy przed nikim, pokazujemy otwarte karty, co mamy, jaki jest stan projektu. Inspekcja, ktoś kiedyś powiedział, że podstawą zaufania jest inspekcja, więc kontrola de facto, tak był oryginalny cytat, ale musimy kontrolować to, co robimy, żebyśmy wiedzieli, czy dobrze to robimy, czy nie do końca. I adaptacja, czyli musimy się dostosować czy do zmian, które dostarczy nam klient, czy innych zmian, jakie stwierdzimy, że chcemy wykonać. Scrum Team wyróżniamy trzy role. Product Owner, który jest to jedna osoba, która reprezentuje potrzeby wszystkich stakeholderów. Co ważne przy stakeholderach, to jest to, że stakeholderami nie tylko są sponsorzy danego projektu, nie tylko stakeholderami są użytkownicy końcowi,
ale jako stakeholderzy są też deweloperzy, czyli development team. I potrzeby development teamu też powinny być uwzględniane przez product ownera. No i jego głównym zadaniem jest maksymalizowanie wartości, jaką dostarcza projekt. Development team jest cross-functional, czyli zawiera w sobie wszystkie umiejętności, które są potrzebne do realizacji danego zadania. Oczywiście nie oznacza to, że każda osoba umie wszystko, aczkolwiek razem jako całość są w stanie wykonać każde zadanie im powierzone. Jest samoorganizujący, tu wracamy do tej zasady dawania władzy zespołowi czy uwalniania zespołu od widzimisię kogoś innego. I tak jak w poprzedniej metodyce było bardzo dużo ról, Scrum nie wyróżnia ról. Są różne umiejętności, różnie podzielone, ale jest jeden zespół, który jako całość bierze odpowiedzialność za realizowane zadanie. Właśnie. No i oczywiście Scrum Master jako osoba, która ma pomagać i jest służącym dla zespołu deweloperskiego, dla product ownera i dla organizacji. Scrum Master rola jest bardzo podobna do coacha w Extreme Programming. To jest de facto bardzo podobna rola. I tutaj też Scrum Master zajmuje się pilnowaniem tego, czy zasady scrumowe są przestrzegane. Jeżeli chodzi o sam framework, to jest on bardzo prosty. Mamy sobie backlog, na podstawie, z którego wybieramy rzeczy, które będziemy realizowali w danej interakcji. Product owner jest odpowiedzialny za backlog. On decyduje o tym, co jest na początku tej listy, co ma wyższy priorytet. Zespół deweloperski, planując interakcję, bierze rzeczy z góry tego backlogu. Następnie jest codzienna praca i w trakcie tej codziennej pracy są daily meeting, które pozwalają na to, pozwalają zespołowi się zsynchronizować. Na koniec interakcji, na koniec sprintu mamy sprint review, gdzie przedstawiane są wyniki naszej pracy stakeholderom. Co ważne, to nie jest moment, kiedy zespół deweloperski pokazuje rezultaty swojej pracy product ownerowi, tylko product owner de facto pokazuje wyniki pracy pozostałym stakeholderom. Nieodzownym elementem jest retrospekcja, która się odbywa na końcu. Na końcu sprintu, która pozwala zespołowi stwierdzić, co dobrze zrobił, co zrobił nie do końca dobrze, gdzie może się poprawić. No i kółko leci. Jeżeli chodzi, Scrum jest, bardzo precyzyjnie definiuje odstępy czasowe na poszczególne zadania. Sprint z założenia powinien być nie dłuższy niż miesiąc. Do niedawna była zasada, że od tygodnia do miesiąca, natomiast się to zmieniło i teraz możemy mieć teoretycznie, Scrum dopuszcza, żeby były sprinty jednodniowe. Kłóci się to trochę z daily meeting, no ale możemy zrobić planowanie, spotkanie, na koniec dnia demo i retrospekcję. Natomiast dla sprintu miesięcznego planowanie powinno zająć nie więcej niż 8 godzin. Jeżeli chodzi o sprint review, nie więcej niż 4 godziny. 3 godziny, nie więcej niż 3 godziny dla retrospekcji. No i codzienne spotkania, daily meeting, nie powinny przekraczać 15 minut, niezależnie od tego, jak długi mamy sprint. Przy daily meeting ważne jest, żeby wspomnieć, że to jest spotkanie dla zespołu deweloperskiego, czyli nie musi tam uczestniczyć ani product owner, ani scrum master. Ważną też rzeczą jest, że dla każdego sprintu powinien być zdefiniowany cel i w ramach do tego celu dobieramy zadania, które pozwalają nam ten cel zrealizować. Jest to rzecz, przynajmniej z mojego doświadczenia, bardzo często omijana. No i oczywiście zespoły powinny być małe, projekty są duże. Czasami nie da się zrealizować małego projektu tak małą ilością osób, więc Scrum udostępnia
Opublikował Nexusa, taki framework, który rozszerza Scrum, jeżeli chodzi o wiele zespołów Scrumowych. Komunikacja, znaczy wspólna kolaboracja pomiędzy zespołami, dbanie o to, żeby te zespoły pracowały razem zgodnie, nie kłóciły się, nie robiły w tym samym czasie, nie zmieniały tej samej części kodu. Jest na głowie z takiego spotkania, takiej formacji, która się nazywa Scrum of Scrum, czyli składająca się z reprezentantów każdego Scrum zespołu. Oczywiście to też nie może być, że nagle na tych Scrum of Scrum przyjdzie 50 osób, bo mamy 50 zespołów, ale jeżeli mamy 50 zespołów, to oczywiście możemy mieć Scrum of Scrum of Scrum, a jeżeli potrzebujemy, to jeszcze Scrum of Scrum of Scrum of Scrum. To jest tak naprawdę wszystko, o czym chciałem dzisiaj powiedzieć. Mam nadzieję, że wynieśliście coś z tej prezentacji innego niż krzesła. Bądźcie agile, róbcie agile i będzie fajnie. Ja wrócę tu chyba najpierw. Czy są jakieś pytania? Ja mam pytanie. Kłamałem? No. O. Wspomniałeś, że jak robimy sprinty, to sprint powinien być ukierunkowany na cel. A jeżeli chcemy realizować na przykład kilka celów w tym samym czasie, to spokojnie na przykład jeden zespół może się podzielić na jeszcze dwie osoby, które realizują jeden sprint w konkretnym celu i dwie osoby, które realizują drugi cel i drugi sprint. Zasadniczo, jeżeli takiej sytuacji dojdzie, to tak naprawdę powinniśmy zdefiniować kilka celi. Nie ma tak, że część zespołu realizuje jeden cel, druga część zespołu realizuje drugi cel. Priorytetyzujemy też cele. Jakiś cel jest ważny, drugi jest troszeczkę mniej ważny. Najpierw cały zespół skupia się na tym, żeby zrealizować ten pierwszy cel, a później cały zespół skupia się na tym, żeby zrealizować drugi cel. Czyli dopuszczamy, że jeden sprint może realizować wiele celów niż jeden, tak? Tak. Powinno być, że przynajmniej jeden cel. Nie ma więcej pytań? A jednak. Jako Scrum Master chciałbym się sprzeciwić jednemu stwierdzeniu, mianowicie, że Scrum Master to służące. Scrum Master jest menadżerem służebnym, natomiast służebność, a służalczość to są dwie różne rzeczy, dlatego warto to rozróżnić, a często jest to niestety w języku polskim mylone i źle odbierane przez osoby pracujące w Scrumie. Także chciałem podkreślić, że Scrum Master nie jest służącym. Dzięki. Zgodzę się jak najbardziej, to jest po prostu moja niezdolność do tłumaczenia. Dlatego też slajdy były po angielsku. Okej? Jeżeli nie ma więcej pytań, to bardzo Wam pięknie dziękuję.